Mam dzisiaj dla was taki fajny temat, a czy ja się ucieszyłam? Ja się sama ucieszyłam na ten temat, o którym będę do was dzisiaj mówić. Są takie tematy, których się za często nie porusza w kościołach, których się nie lubi poruszać w kościołach. I to jest taki temat. Ja się bardzo na niego cieszę. Czemu mnie to nie dziwi? Chcę dzisiaj mówić na temat fundamentu. A właściwie zatytułowałam sobie to kazanko w ten sposób. To jest takie pytanie do nas wszystkich. Po co mi fundament? Chciałabym, żebyśmy sobie dzisiaj o tym porozmawiali. Po co mi w ogóle jest fundament? Pytanie do was, żebyście się trochę obudzili. Czym jest fundament? Ja teraz nie mówię o fundamencie tym chrześcijaństwa i tak dalej. Na razie ogólnie. Burza mózgów. Z czym wam się kojarzy fundament? Co to w ogóle jest? Podstawa? Bezpieczeństwo? Korzeń? Nie słyszę. Początek? To chodzi, żebyśmy mieli wszyscy takie dobre zrozumienie tego. Stabilizacja? Siła? Nina się obkuła. Nina ściąga. Nie ma internetu. Kreatywność? Okej. Okay. Jeszcze jakiś pomysł ktoś ma? Słucham? Pion. Dobra. Stały. Niezachwiany. Skała. Korzeń już było, Jolu. Początek. Dobra. Bezpieczeństwo. Dobra. Jasne. O to chodzi. Niewzruszony. Więc właśnie, jakie jest zadanie fundamentu? Po co on w ogóle jest? Żeby na nim budować. Coś jeszcze? Żeby była stabilizacja. Właśnie. Żeby wzrastać. Ważne rzeczy padły. To zawsze. Dobra, słuchajcie, o co chodzi z fundamentem? Jak mówimy o fundamencie, ja sobie specjalnie jeszcze nawet zerknęłam do Wikipedii, bo jak mówimy o fundamencie, to mówimy w takich kategoriach związanych z budownictwem, nie? Z budowlanką. Więc generalnie z fundamentem jest taka sprawa, nawet sobie tutaj zapisałam to, że fundament jest budowlanym elementem konstrukcyjnym przekazującym na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. Więc to, co padło, że fundament jest do tego, żeby na nim budować, to o to chodzi. Fundament jest podstawą podstaw, to jest to źródło, to jest to, co jest pierwsze początkowe, co bierze na siebie cały nacisk w przypadku budowli, cały nacisk tej budowli, a w przypadku naszego życia, cały nacisk naszego życia. Fundament jest punktem wyjścia naszego życia. To gwarantuje nam stabilizację, to gwarantuje nam stałość, to powoduje, że nic nam się nie chwieje i nic nie drży. To dzięki temu, że mamy fundament, mówimy na razie na przykład o fundamencie domu. Jak mamy położony fundament prawidłowo, to pomimo tego, że są różnego rodzaju ruchy tektoniczne, to ten dom nam się nie chwieje, nic tam się nie dzieje. Jeżeli na odpowiedniej głębokości zbudujemy ten fundament, wgryziemy się w tą skałę, to ten dom jest stabilny. Pomimo tego, że na przykład on jest wysoki i ciężki i te naciski, to wszystko przecież powoduje nacisk na glebę, to nie wbija nam się ten dom w glebę, tylko on stoi w sposób prawidłowy, tak? Równomiernie jest rozłożony ten nacisk na każdy element tego domu. Nic tam się nie dzieje. Nie pękają nam ściany, nie pęka nam dach. Jest stabilnie, to jest coś, co jest stałego. Więc gdybyśmy mogli powiedzieć, jakie są dwie najważniejsze funkcje fundamentu, to pierwsze jest to, że bierze na siebie całe obciążenie, a drugie to jest coś, co jest taką podstawą, która umożliwia nam budowanie na tym kolejnych elementów, wstawianie kolejnych elementów konstrukcji, bo musi być jakiś początek. Musi być coś, co jest silne, co jest stabilne, co wytrzyma ten napór, co wytrzyma ten ciężar, co się nie zachwieje, co da nam tą stabilizację, co jest tym pewnikiem, że na tym możemy swobodnie budować. I teraz pytanie kolejne. Co jest fundamentem chrześcijaństwa?
No. Chrystus, tu słyszę nauka apostolska. A co mówi Efezjan 2:20? O! Przeczytam wam, co mówi. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Więc jeżeli mówimy o fundamencie, to stoimy na fundamencie nauki apostolsko-proroczej. Ale punktem wyjścia dla tej nauki apostolsko-proroczej jest sam Chrystus. On jest punktem wyjścia. To jest podstawa podstaw. Już niczego nie ma niżej niż Chrystus. To jest ten kamień węgielny, na którym dopiero stawia się ten fundament, dopiero na którym my budujemy nasze życie. Taka jest jakby kolejność. Ale żeby nam się to w głowie jakoś nie mieliło, to musimy sobie tutaj ostatecznie zdefiniować, co będziemy rozumieli na potrzeby tego kazania. Co będziemy rozumieli jako nasz fundament, żebyśmy mieli jasność, okay? Że wszyscy rozumiemy tak samo i w związku z tym też przyjmujemy właściwie to słowo, o którym będę mówiła. Więc umówmy się w ten sposób, uprośćmy sobie to, że kiedy mówimy o tym fundamencie naszego życia chrześcijańskiego, to mówimy o fundamencie, którym jest nauka Chrystusa. To, co powiedział Chrystus, to, co prezentował Chrystus, jak myślał Chrystus, jak się wypowiadał Chrystus, co dla nas zrobił na krzyżu Golgoty, co robi dla nas dzisiaj przez swego Świętego Ducha. Okay? Jakby, bo zobaczcie, że nauka apostolsko-prorocza, która na tym wyrosła, ona jest chrystocentryczna. Tak naprawdę wszystko nam się w ogóle tak kręci wokół Chrystusa, wokół Jego nauki, wokół tego, kim On był, kim On jest i co zrobił i co robi dzisiaj. Okej? Okay? Więc to są te podstawowe takie, te fundamenty, to są te podstawowe prawdy Boże odnoszące się do naszego życia chrześcijańskiego, nie? Którego punktem wyjścia jest Chrystus. I na przykład takim fundamentem dla nas jest słowo z Galacjan 2:20. I to jest też taki sztandarowy fragment, więc czy ktoś pamięta? Śpiewamy czasami to też na uwielbieniu. Quiz z Biblii robię. Żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w wierze jest życiem w ciele, jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie. To jest nasz fundament wiary, to jest nasz fundament chrześcijaństwa. Żyje już nie ja, żyje już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. To już jest podstawa, że stare życie dla mnie przeminęło, Chrystus mnie zbawił, więc stare za mną to już przeminęło, tego nie ma. Stary człowiek umarł na krzyżu, powstał nowy, został wzbudzony. Jestem zjednoczony teraz ze Świętym Duchem, jestem narodzony na nowo, jestem odrodzony, więc już nie żyje moja stara natura, ale żyje we mnie odrodzony Duch. Jestem teraz nowym stworzeniem. Mogę w związku z tym rozpocząć od nowa, w inny sposób, z uwagi na to, czego dokonał Jezus na krzyżu Golgoty. To jest początek na przykład tego fundamentu. A obecne moje życie z życiem w wierze, czyli ja teraz nie mam innego życia, tylko życie wiary. Żyję w wierze. Wierzę w co? Wierzę w miłość Boga do mnie. W to, że kiedy byłem grzesznikiem, za mnie umarł. Na przykład, to jest fundament. I zobaczcie, że gdybyśmy tylko wzięli ten jeden fragment jako nasz fundament, rozłożyli go na te czynniki pierwsze, tak jak na przykład teraz zrobiłam roboczo, w sposób taki bardzo ogólny, bo to można było się w to bardziej zagłębić. I przyswoili prawdę, która jest zawarta w tym fragmencie, jak to by zbudowało i podniosło życie. To jest stabilne, to jest mocne, to jest prawda, to jest punkt wyjścia. Kiedy mówimy o fundamentach, mówimy o tym, co jest silne, co jest mocne, co wytrzyma różnego rodzaju napięcia, opresje, sytuacje trudne. To słowo, na tym można zbudować swoje życie, na tym, że stare dla mnie przeminęło, na tym, że zostałem zbawiony z łaski przez wiarę, że Chrystus tego dokonał za mnie, że kiedy byłem grzesznikiem, za mnie umarł, że mnie pokochał. Tylko na tym, to jest jeden z, to jest taki tylko przykład dla was, żebyśmy mniej więcej mieli tutaj ogląd, o czym mówimy, jeżeli mówimy o fundamencie. I teraz tak, punktem wyjścia dzisiejszego nauczania będzie słowo, właściwie przypowieść z Łukasza 6, 47, 49, dobrze wam znana. Ja też kiedyś nawet, może za 3 miesiące, może 4 temu, rozkładałam ten fragment na czynniki pierwsze. Ja wam takie poselstwo mówiłam. Przeczytam to teraz.
żebyście wszyscy wiedzieli, o czym mówię. Pokażę wam, mówi Jezus, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek. Przypomina on budowniczego, który zrobił głęboki wykop i posadowił fundament na skalę. Gdy przyszła powódź i strumień wody uderzył w ten dom, nie zdołał go poruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Ten natomiast, kto wysłuchał moich słów, lecz nie zrobił z nich użytku, przypomina człowieka, który zbudował dom na gruncie, lecz bez fundamentu. W czasie powodzi budynek szybko runął i pozostało po nim wielkie rumowisko. Chciałem was też prosić o to, żebyście sobie wzięli to słowo i w domu też jeszcze raz przestudiowali. Bo tutaj właściwie w tych dwóch wersetach jest wszystko, czego potrzebujemy, co potrzebujemy wiedzieć na ten czas, na którym jesteśmy. W ogóle, co jest też fajne, że to słowo, o którym dzisiaj będę mówiła, to z jednej strony coś, co jest potrzebne nam na dzień dzisiejszy, ale z drugiej strony jest to na tyle uniwersalne słowo, które będziecie, do którego będziecie mogli wracać na różnych poziomach swojego rozwoju życia z Bogiem. Bo to jest na tyle uniwersalne, że cały czas będzie można mielić to i przyglądać się na to, jak wygląda moje życie przez pryzmat tego, co będę do was dzisiaj mówiła. Więc mamy tutaj te dwa wersety. Będziemy wyciągać wnioski z tych dwóch wersetów. Nie chodzi o to, żeby teraz to rozkładać na czynniki pierwsze, co tam jest z języka greckiego, jak zostało użyte słowo, jakie ma znaczenie, wiecie, nie o to chodzi. Chodzi nam o wyciągnięcie tego, co jest praktyczne, co możemy użyć w naszym własnym życiu. To nas interesuje. Co widzimy na samym początku? Że mamy dwa rodzaje, dwa typy ludzi, którzy budują swoje życie. Mamy dwa rodzaje ludzi. Dwa różne nastawienia. Pierwsze nastawienie to jest takie, że słucham tego, co mówi Bóg i realizuję te wytyczne i dzięki temu powstaje mój fundament. A drugie jest takie, że co prawda słyszę, ale nie realizuję tych wytycznych w moim życiu. Więc mamy dwa nastawienia. Pierwsze jest takie, to jest człowiek, który pracuje. Pracuje na swojej własnej duszy, pracuje ze Słowem Bożym, pracuje w swojej komorze. A drugi to jest taki, że mu się nie chce. On sobie tam coś dłubie do któregoś momentu, coś tam sobie robi, ale tak lata lecą i tak jakoś tam fundament taki rozkopany, jakieś tam błotko, kaczuchy pływają, świnki się taplają i tak jakoś jedno i to samo w tym życiu po prostu. Dwa rodzaje podejścia. To pokazuje nam, że w Królestwie Bożym są tylko dwa takie możliwe podejścia. Albo na 100%, albo w sposób połowiczny. Później zobaczymy, że każde z tych nastawień, z tych podejść ma swoje konsekwencje. To widzimy w sposób praktyczny, a na razie zaczynamy od początku. Dwa typy ludzi. Jeden bierze się do roboty na ostro, na zimnego indyka, jak to mówi Agata, a drugi buja się w życiu. Narodził się na nowo, no i teraz, kurczę, mam teraz coś pracować, coś budować, coś wykopywać. Jak już mnie ten Bóg zbawił, to niech mnie teraz ogarnia. Tak mówi i tak myśli bardzo wielu chrześcijan. Zobaczcie to. Są właśnie w takim miejscu swojego życia. Narodzili się na nowo, ręce w kieszeni. Nie? Boże, niech teraz się dzieje. Cuda, znaki, wszystko, halleluja. Nie? Jak? Nie ma takiej możliwości. Praca nad fundamentem jest pracą indywidualną. Nie ma czegoś takiego, że zespołowo budujemy fundament. Tak jak tutaj powiedzieliśmy, że mówimy tutaj o tym fundamencie apostolsko-proroczym, to właściwie to wygląda w ten sposób, że nauka apostolska, ta doktryna chrześcijańska, to jest coś na zasadzie szpadla, narzędzia, które dostajesz w ręce, a perspektywa prorocza jest po to, żeby ci wskazać kierunek, gdzie dokładnie masz kopać dziurę. Dostajesz szpadel, dostajesz wytyczną, gdzie ma być dziura, ale wszystko jest w twoich rękach. To ty decydujesz, czy wykopisz tą dziurę i jak głęboko ją wykopiesz, jak wielka będzie to dziura. Wszystko jest w twoich rękach. Od samego początku Bóg zrzuca odpowiedzialność za swoje życie na nas. Zbawił nas za darmo, ale za wszystko inne już płacimy cenę. Cenę naszego czasu, naszej energii, naszych pieniędzy. To życie chrześcijańskie wcale nie jest bezkosztowe, zauważcie. I są osoby, które decydują się na to, mówią, dobra Boże, nie? Ale są osoby takie, które nie są tym zainteresowane, które uważają, że coś się po prostu zadzieje bez nich, dla nich. I miesiące lecą, lata lecą,
stan się nie zmienia. Bo to jest praca, która jest do wykonania. I mówię, nikt nie wykona tego za ciebie. I tak naprawdę w życiu, słuchajcie, naszym chrześcijańskim najważniejszy jest fundament. Zgodzicie się ze mną? Amen. Tu chodzi w ogóle o fundament, słuchajcie. Wszystko, tak jak słusznie zauważyliście, zasadza się na fundamencie. To ma być najbardziej stabilne, to ma być najsilniejsze, to ma być takim materiałem, który nam się nadaje do tego, żeby na tym stawiać kolejne klocki, żeby nam się cała budowla nie wywaliła, prawda? To musi być najsilniejsze w naszym życiu. A zauważcie, że to, co jest właśnie podstawowe, pierwotne, to się chrześcijanom nie podoba. Dlaczego? Bo to jest nudne, bo to jest monotonne, bo ja teraz muszę codziennie do tej komory iść i w ogóle codziennie się mam modlić i mam wywalać te z mojej duszy takie te różne dziadostwa i w ogóle, no ileż jeszcze, kurczę, miesiąc, drugi, trzeci, kurczę, ile jeszcze? Lata lecą, ja cały czas, kurczę, na wykopkach. Chrześcijanie tego nie lubią, bo to jest praca, która jest monotonna, gdzie jest krew, pot, łzy, wiecznie jesteś brudny, w tym błocie świnie się taplają, kaczuchy pływają. Chrześcijanie tego nie lubią. Chrześcijanie lubią rzeczy, które są lekkie i łatwe. Taka jest prawda. Gdyby było inaczej, to Kościół, globalnie Kościół byłby w innym miejscu. To jest coś, co jest podstawowego. Tam nie ma fajerwerków, zauważcie. Tam nie ma nic atrakcyjnego. Spotykasz się z Bogiem, konfrontujesz się z Jego prawdą, dowiadujesz się, że masz w ogóle chore jazdy we łbie. Że się boisz, że cię Bóg odrzuci, że stracisz zbawienie, próbujesz coś dołożyć do Bożej łaski, jeszcze jakieś uczyneczki może. Może coś zrobisz, że ten Bóg mnie zauważył i polubił. To wszystko to są rzeczy, które trzeba wyeliminować. Kopiąc ten fundament, to się eliminuje. Ale ludziom się tego nie chce robić. I wiecie, dzisiejsze czasy, w jakich żyjemy, to są takie, gdzie wszystko jest instant. Zauważcie, szybko. Szybko, wszystko szybko. 5-letnie studia w 3 lata. Wszystko na szybko. W ogóle dzisiaj zamawiasz, jutro masz. Kawa instant, wszystko na szybko. Ale fundamentu nie zbuduje się na szybko. Żeby był trwały, żeby był głęboki, żeby był stabilny. Żeby uniósł ciężar twojego życia. Nie zbudujesz fundamentu w jeden dzień, nie zbudujesz fundamentu na jednej konferencji, nie zbudujesz fundamentu po jednym nauczaniu, po tym, że ktoś na ciebie położył ręce. Zauważcie to. Świat pędzi i Kościół też zaczyna wpadać w taką głupawkę, że można przyspieszyć. Ale zobaczcie, że właśnie najwięcej pracy zajmuje zbudowanie fundamentu. Nie ma akurat dzisiaj tutaj Mariusza Jodłowskiego, bo byśmy go podpytali, jak to jest z tym fundamentem, ale to jest coś, co jest żmudną pracą, rozłożoną na etapy, może na miesiące, może na tygodnie. Trzeba dobrać odpowiedni materiał, trzeba się wkopać na właściwą głębokość, trzeba to wszystko oszacować wcześniej, tak? Odpowiednio zalać te fundamenty. Nie można tego zrobić na łapu-capu, ponieważ to nie spełni swojej funkcji. Kiedy są za szybko wylane fundamenty, dzieje się coś takiego, jak dzieje się u mnie w bloku, w którym mieszkam. Ja mieszkam w takim miejscu, można powiedzieć, gdzie trwa wieczna budowa, bo mi się buduje całe osiedle. Od kilku lat tam, gdzie mieszkam, powstają kolejne bloki. I oni budują je, słuchajcie, bardzo szybko. Powstaje blok po bloku. Od 6 rano do 22 chodzi ta gruszka z tym betonem. Wiecie, zimą są takie wielkie reflektory na tym placu budowy, jak takie, wiecie, stadionowe, żeby mogli robotnicy cały czas dalej pracować. Powstaje blok za blokiem. I mój blok jest świeży, nowo, ma chyba ze 4 lata, ale już ma popękane ściany. Dlaczego? Z uwagi na to, że został szybko wylany fundament i nie związał w odpowiedni sposób, nie było tego czasu, żeby to wszystko się odpowiednio ugruntowało, osiadło i w związku z tym popękały ściany. Za szybko. Za szybko. Życie chrześcijan często tak właśnie wygląda. Ma popękane miejsca. Za szybko został wylany fundament. Za szybko. Nie zbudujesz swojego życia z Bogiem w jeden dzień. Nie pojmiesz Bożej prawdy w jeden dzień. Nie mam takiej możliwości. Nie zbudujesz życia modlitewnego w jeden dzień. To są mrzonki, słuchajcie. Musimy się na samym początku w ogóle z tym rozstać. Praca nad fundamentem jest najważniejszą inwestycją naszego życia chrześcijańskiego. Bo jak sobie zbudujesz ten fundament, takie będziesz miał naprawdę życie.
taki, jaki dzisiaj masz fundament zbudowany w własnym życiu. Takie zbierasz tego efekty, takie masz tego owoce. Musisz sam teraz rewidować, w jakim jesteś miejscu. Jak to mówi przysłowie, jak se pościelesz, tak se wyśpisz, jak tak się wyśpisz. Tak jak zbudowałeś dzisiaj fundament, takie dzisiaj przechodzisz sukcesy, ale też takie masz porażki. To obnaża, słuchajcie. Chcesz mieć zwycięskie życie? Musisz mieć silny fundament. Nie ma opcji, że mając słaby fundament, będziesz mieć szczęśliwe i mocne życie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Ponieważ fundament buduje się adekwatnie do ciężaru tej budowli. Szacuje się w odpowiedni sposób. Jak budujesz jakąś tam chatę z drewna, budę dla psa, nie potrzebujesz silnego fundamentu, ale chcesz zbudować apartamentowiec, to musisz to oszacować. Potrzebujesz innego materiału, potrzebujesz więcej czasu, żeby to zbudować. Patrzcie z tej perspektywy. Ja celowo będę tutaj podawała takie przykłady, żeby też wzbudzić taką jakby was tą kreatywność i wyobraźnię, żebyście sobie wyobrażali to, o czym mówię, żeby to dla was było łatwiejsze do zrozumienia. Więc nie ma takiej możliwości, żeby postawić fundament w jeden dzień. I to jest twoja sprawa, twoja decyzja, twoja odpowiedzialność, czy ty to zrobisz, czy tego nie zrobisz i jak zrobisz. To wyjdzie ci w praniu, to wyjdzie w twoim życiu. I nie patrz w tym na innych ludzi, bo wiesz, też jest taka tendencja, że tak, ja się tam babram dalej, grzebię, mam tą dziurę wykopaną, ale patrzę tam, a sąsiad już postawił pięterko. No to ja teraz, kurczę, dobra, szybko teraz, szybciej, bo ja muszę być pierwszy przed nim, szybciej, bo tam już są imprezy, a u mnie co, na błocie będzie impreza? Muszę się pospieszyć. Nie rób tego, z nikim się nie porównuj w tym. Nie wiesz, z czego ten człowiek wychodzi, w jakim obszarze życia potrzebuje wziąć tą prawdę Bożą i zbudować ten element swojego życia. Nie wiesz, na kim jest etapie. Nie wiesz, co ma przerobione, nieprzerobione. Nie wiesz, czy robi to po łebkach, czy robi to w sposób profesjonalny. Nie możesz tego w żaden sposób porównać. Więc nie przyglądaj się na życie drugiego człowieka, brata i siostry. Nieważne, ile lat jesteś tu nawet i w kościele. Ważne, żebyś sukcesywnie, krok po kroku budował ten fundament, dłubał w tej dziurze, zalewał kolejne poziomy prawdą Bożą i heja do przodu. To jest twoja osobista sprawa i to jest twoje osobiste tempo z Bogiem. Ważne, żeby prace posuwały się do przodu. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Nie porównaj się z drugim człowiekiem, ale rób tą robotę. Nie zniechęcaj się z uwagi na to, że to jest monotonne i to jest żmudne, bo tak jest. Ale silne życie wymaga silnego fundamentu. Chcemy zwycięskiego życia, chcemy szczęśliwego życia, o to nam chodzi. Więc musimy w to zainwestować. Po prostu. Jeżeli nie budujesz tego fundamentu, to tylko dlatego, że nie chcesz. Nie ma innej opcji. Bo wszystko jest dostępne. Masz ten szpadel, masz tę prawdę Boże, masz kierunek pokazany proroczo. To jest tylko kwestia twojej chęci. A słowo mówi w ten sposób, że na decyzję przychodzi moc. Jeżeli tylko się zdecydujesz i powiesz, Boże, w ogóle, dobra, no moje życie wygląda, jak wygląda, budujemy. To zbudujesz. Jak rozpocząłeś wierzę, tak wierzę skończysz. Ale to ty musisz rozpocząć tą inwestycję. Więc to widzimy na samym początku, że mamy dwa podejścia. Jedno jest olewcze, drugie jest takie, że dobra, Boże, pomimo tego, że to jest koszt, to ja decyduję się na to. Zobaczcie, ten pierwszy człowiek z tej naszej przypowieści, on kopał fundament, on się tam wwiercił, tak mówi oryginał, wiercił się, wgryzł się w tą skałę. Co to oznacza? Że musiał wykonać pracę. Drugi, tu jest napisane, że posadowił ten dom na gruncie. I teraz tak, na tyle, na ile ja mam taką wiedzę, jeżeli chodzi o budowanie tego fundamentu, to wygląda to w ten sposób. Mówię tutaj oczywiście o budowaniu domu. Jak się stawia fundament, to chodzi o to, żeby dokopać się do tego gruntu, który jest stabilny. Buduje się na skalę, na takim gruncie, który nie osiada. To musi być mocne. To musi wytrzymać różnego rodzaju naprężenia. Jak się postawi ten dom na przykład glinie, na piachu, to nie będzie stabilne. To będzie duże niebezpieczeństwo, że nie wytrzyma to różnego rodzaju naprężeń. I zobaczcie na przykład, jak to wygląda w praktyce, że powiedzmy ktoś sobie zbudował na wzgórzu dom i przyszła na przykład ulewa i było błoto, a nie było fundamentu, to te domki, kurczę, w ogóle z tego wzgórza potrafią runąć. Na przykład tak było chyba w Hollywood, czy gdzieś w Kalifornii.
bo nie było fundamentu. Wszystko po prostu z błotkiem zleciało. To chodzi o ten fundament. Więc ten pierwszy człowiek zadecydował o tym, że on podejmie się tej pracy i dokopie się aż do tej skały. A tą skałą dla nas jest Chrystus. Dokopie się. Drugi postanowił, że nie będzie wykonywać takiej pracy. Coś tam sobie podłubał w tym swoim życiu. Coś tam sobie jakieś prawdy Boże wziął. Ale nie doszedł do miejsca pełnego objawienia tego Chrystusa. Nie ma pełnego objawienia tej prawdy w swoim życiu. To jest wszystko tylko jakieś do jakiegoś miejsca, do jakiegoś tam poziomu. Coś tam sobie wykopał z tej swojej duszy, trochę tego gnoju wyrzucił, ale całkowicie nie dokonał tej czystki, nie dokopał się do tej prawdy. Jest jakiś miks, jest tam jakaś ziemia, jest tam jakaś glina, jest tam jakiś materiał czysto ludzki. Na tym sobie postawił. I dlatego to nie wytrzymało. Z uwagi na to, że nie to było zbudowane na fundamencie Chrystusowym, bo jest napisane w Koryntian, że nie ma innego fundamentu niż Chrystus. Zbudował sobie na jakimś tam własnym systemie przekonań, zbudował to sobie na własnym systemie jakichś toków myślowych starego człowieka i to nie wytrzymało, nie chciało mu się. Zadecydował, że nie będzie inwestował w ten fundament, ma do tego prawo, tylko konsekwencje tego są naprawdę bardzo poważne. O co chodzi z tą głębią? To jest symbol życia modlitewnego. Bierzesz prawdę Bożą, idziesz do komory, modlisz się nią, a następnie wykonujesz ruchy. W ten sposób zalewasz kolejne elementy. Najpierw musisz się dokopać. To jest najwięcej pracy w twojej własnej komorze. Nikt tej pracy nie wykona za ciebie. Te osoby, które posadowiły ten swój dom bardzo płytko, to osoby, które nie mają głębokiego życia modlitewnego. Taka jest prawda. Nie mają pełnego objawienia tej prawdy Bożej. Nie żyją tą prawdą. To jest tylko czysta teoria w ich życiu. Nie zdecydowali się, by bardzo głęboko w to wejść. Czytają Słowo Boże, ale nie rozumieją treści. Czytają Słowo Boże, ale nie przykładają tej miary do swojego życia. Czytają Słowo Boże, ale nie praktykują tego w swoim życiu. To jest wszystko płytkie, to jest wszystko na powierzchni. Życie modlitewne jest punktem wyjścia, jeżeli chodzi o tą głębię. I teraz tak, co my dalej widzimy z tego fragmentu? Widzimy rezultat tej budowy. Wyjdzie ci w praniu, co zbudowałeś do tej pory. Tak jak powiedziałam, że ten fundament jest podstawą i będziesz mieć takie życie jak ten fundament. Dzisiaj możesz sam określić, co już zbudowałeś i na ile zbudowałeś. Na jakim gruncie, z jakiego materiału. Twoje własne życie ci to pokazuje. Nie potrzebujesz wielkich objawień. Wystarczy, że masz otwarte oczy, że jesteś skupiony na prawdzie Bożej. Widzisz to. Widzisz doskonale, które ci rzeczy idą, a w których masz cały czas porażki. Gdzie idzie ci łatwo, a gdzie masz komplikacje. Widzisz to bardzo wyraźnie. Nie potrzebujesz do tego drugiego człowieka, żeby ci powiedział. Nie potrzebujesz proroka, aby ci pokazał palcem to miejsce. Sam widzisz, jak wygląda twoje życie. Tutaj jest pokazana jedna rzecz, że przychodzą różnego rodzaju kryzysy. I słuchajcie, te kryzysy, o których tu jest mowa w tej przypowieści, one dotykają każdego z nas. I to są kryzysy różnego rodzaju. Żyjemy na tym świecie i dzieje się tutaj dużo bardzo różnych rzeczy niefajnych. I my ich nie ominiemy. I to jest mrzonka, że nasze życie chrześcijańskie polega na tym, że nie będą miały w naszym życiu miejsca na przykład jakieś nawałnice, kryzysy. Będzie to wszystko miało miejsce z uwagi na to, że żyjemy na tym świecie. Ale tutaj chodzi o to, czy te kryzysy, te trudne sytuacje, czy te trudne okoliczności, one po prostu tylko cię musną, czy one cię zmiotą w życiu. To fundament ci to pokaże. Jak jest mocny fundament, to sytuacje i okoliczności trudne, które dotykają twojego życia, one cię nie powalą. Ale jeżeli nie masz tego fundamentu, to padniesz. Padniesz na twarz. I twoje życie zostanie zmiecione. Tak jak jest tutaj właśnie pokazane w tym fragmencie, że ten pierwszy człowiek, który zbudował na skalę, kiedy przyszła powódź i strumień wody uderzył w dom, nie zdołał go poruszyć.
ten człowiek z uwagi na swój fundament był stabilny. Nie dotykały go te sytuacje, informacje o tym, że gdzieś jest wojna, że gdzieś jest krach, gdzieś są jakieś problemy na rynku pracy. On to wszystko słyszy, on to wszystko rejestruje, bo on żyje na tym świecie. O tym wie, że te rzeczy mają miejsce. Ale to go nie rusza. To nie wywołuje żadnego wewnętrznego drżenia. To nie powoduje, że ten człowiek nagle ucieka, wycofuje się, jest zniechęcony. Ale ten drugi człowiek, który nie zbudował na odpowiedniej głębokości tego fundamentu, to on w takiej sytuacji, kiedy słyszy wojna, kryzys, krach na giełdzie, problemy gospodarcze, drży w środku. I teraz możesz sam zobaczyć, co się z tobą dzieje, kiedy słyszysz takie informacje. To jest dla ciebie w tym momencie taka fajna informacja, która jest w stanie ci pokazać to, w jakim jesteś miejscu. Ludzie się boją kryzysów i drżą na to, że właśnie gdzieś wojna, gdzieś jest kryzys, nie? Ale kryzys jest bardzo dobrym miejscem, który ci pokazuje to, co już masz ogarnięte, a co nie. To jest coś na zasadzie egzaminu z życia. Tak jak masz na przykład, mieliście, no, chodziliście do szkoły, różnego rodzaju jakieś testy klasówki, nie? Gdzie były jakieś tam testy do rozwiązania i później dostawaliście na tej podstawie ocenę. Tak samo kryzysy. To jest coś na zasadzie testuj sprawdzianu z życia. Jak masz już ułożony i zbudowany twój fundament. To ci obnaży i pokaże twój stan. Bo to jest coś, co jest praktycznego. W teorii wszyscy mówimy, wow, super, w ogóle wszystko mam ogarnięte, halleluja, fajnie. Straciłeś pracę. Zdarzyła się sytuacja trudna w twojej rodzinie. Jak reagujesz? Jeżeli wszystko w tobie drży, jeżeli jesteś zestresowany, jeżeli jesteś zniechęcony, jeżeli jesteś sfrustrowany, jeżeli wycofujesz się, jeżeli się boisz, jeżeli się chwiejesz, jeżeli jesteś niezdecydowany, nie wiesz co dalej, jeżeli masz różnego rodzaju dylematy, to oznacza, że twój fundament jest słaby i musisz wrócić i zacząć budować kolejne elementy do tego fundamentu. Twoje własne stany fizyczne i psychiczne pokazują ci, jak masz to ugruntowane w sobie. Jeżeli boisz się, to znaczy, że masz słaby fundament. Jeżeli jesteś niepewny, to znaczy, że masz słaby fundament. I oczywiście możesz to zakrzyczeć, powiedzieć halleluja, halleluja, nie boję się, nie lękam, ale możesz też spojrzeć na okoliczności i sytuację, zobaczyć sam siebie, w jakim jesteś miejscu i zdecydować się, okej, Boże, dobra, z tego egzaminu oblałem z życia. W tym obszarze życia w ogóle mi nie idzie. Cały czas mam dwóje. Dobra, to w takim razie będę się edukował. Będę przyjmował znowu te prawdy w tej obszarze życia. Będę je brał i będę nimi budował ten obszar, który mi dzisiaj kuleje. Wiecie, o co chodzi? Nie buduje się rzeczy, które są mocne, tylko się umacnia rzeczy, które są słabe. A twoje reakcje psychofizyczne pokazują ci miejsce twojej słabości. Chorujesz, nie możesz przyjąć uzdrowienia. To znaczy, że tutaj w temacie uzdrowienia nie masz zbudowanego fundamentu. Boisz się o pieniądze. To znaczy, że masz niezbudowany fundament w temacie pieniędzy. Na przykład, tak podaję takie przykłady. I oczywiście możesz sobie iść dalej w życiu, ale ten element cały czas ci będzie kulał i do końca twojego życia to będzie ten słaby element. Lepiej to wyeliminować, niż udawać, że tego nie ma. Sytuacje trudne pokazują ci miejsce, w jakim aktualnie jesteś i to jest dobre i tego nie możemy się bać. Nie chodzi o to, żeby teraz to gromić, tylko chodzi o to, żeby się w tym obejrzeć i w ogóle podziękować Bogu za to, że się widzi prawdę o sobie samym, bo to nie jest sytuacja bez wyjścia. Mówię, to jest coś na zasadzie testu. Oglądasz się i patrzysz, jaka jest punktacja. Słabo wyszło? Dobra, to w takim razie biorę się do roboty. Nie ominie mnie ta praca. Mówię, kryzys dotyka wszystkich, ale chodzi o to, czy on przechodzi koło ciebie, czy on uderza w twoje życie i je rozwala. Oglądałem ostatnio, słuchajcie, taki filmik, jak tornado przechodziło przez Stany Zjednoczone. I to było takie nagranie z kamery takiej przemysłowej, gdzie tu stała chałupa, to coś na zasadzie, nie wiem, coś drewnianego, jakiś buda czy coś. I po prostu to tornado przeszło tak, rozwaliło tą budę i zakręciło przy domu. Nawet nie zerwało jednej deski z domu. Przeszło bokiem, przeszło obok. Zagrożenie było realne, ale to tylko dotknęło, przeszło dalej. Tak jest, kiedy masz zbudowany prawidłowo fundament. Te tornada życiowe, one cię nie ominą. To jest mrzonka, że chrześcijanin nie ma trudnych okoliczności. Dotykają jego życia.
ale tylko boczkiem, boczkiem, przechodzą boczkiem, nie rozwalają ciebie wewnętrznie, nie rozwalają ciebie zewnętrznie. Kiedy masz zbudowany fundament, nie boisz się tego, bo wiesz, że to ci nie może wyrządzić żadnej krzywdy, że choćby przyszły różne nawałnice, to jednak ciebie to nie dotknie. Jeżeli coś się rozsypuje w czasie kryzysu, a budowałeś to lata, to znaczy, że to się rozsypuje z uwagi na to, że nie poświęciłeś odpowiednio dużo czasu na zbudowanie tego fundamentu. To jest płytkie, niekompletne, czyli częściowe. Do jakiegoś momentu robiłeś tam jakąś pracę, ale uznałeś, że już nie potrzebujesz więcej. Ale dzisiaj ci wychodzi w życiu, wychodzi ci w praniu. Coś ci się rozwala, coś ci nie styka. Z uwagi na fundament. Zawsze będzie nam chodziło o źródło i o fundament. Cokolwiek ma miejsce w twoim życiu, nauczcie się, żeby zweryfikować źródło, że idziemy w stronę fundamentu, idziemy w stronę przyczyny danego zjawiska. Bo wszystko ma swoją przyczynę i wszystko ma swój skutek w Królestwie Bożym. Bóg jest logiczny. Więc jeżeli dzisiaj coś się dzieje i mam problem, to z czegoś ten problem wynika, na przykład z nieprzemienionego prawdą Bożą myślenia. Jeżeli mi się powiela pewien problem, z czegoś to wynika, nie mogę powiedzieć, że to ludzie nawalili. Mi się to przydarza. To ja mam problem. To jest mój problem. Nie czyjś. Jedna osoba na przykład w dzisiejszych czasach będzie przeżywać problemy finansowe, ale druga osoba, jak Aneta, będzie mówić świadectwo o rozwoju finansowym. Jedno małżeństwo na przykład będzie się teraz rozwalać, a drugie będzie przeżywać renesans, tak jak na przykład Marek ostatnio Cipel mówił. Przeżywasz problem, to jest twój problem. To u ciebie to nie gra. To ty masz tutaj słabe miejsce, które potrzebuje pracy. Dlatego mówię, nie możesz tego porównywać z drugim człowiekiem, bo każdy ma swoją drogę z Bogiem. I każdy ma swoje miejsca, które potrzebuje zbudować. A twoje aktualne życie pokazuje ci doskonale, naprawdę. Wystarczy mieć otwarte oczy, żeby zobaczyć. Wystarczy chcieć zobaczyć prawdę o sobie, a ją zobaczysz, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy i On ci swoją prawdę wprowadzi, pokaże ci twój stan. Zobaczcie, w wierze się odpoczywa. Jezus, kiedy była nawałnica, spał. Więc jeżeli w twoim życiu jest nawałnica, to jaka powinna być twoja reakcja? Powinieneś spać. Powinieneś odpoczywać w momencie największego kryzysu, który cię dotyka. Jeżeli ty drżysz i nie śpisz fizycznie, martwisz się, przejmujesz, kombinujesz, to nie jest wiara. To jest lęk, to jest niedowiarstwo. To jest miejsce, które obnaża, że ten fundament jest ciągle za słaby. I zaraz się pojawia takie pytanie właśnie, a czemu mi się tak dzieje i czemu mi się to wszystko chwieje, a jemu nie? No właśnie z uwagi na to, że to ty nie zastosowałeś się do tych Bożych wytycznych sztuki budowlanej, tych królewskich wytycznych, gdzie o tym mówi słowo. Przyjdź, słuchaj i zastosuj. Przyjdź do mnie. Słuchaj moich słów i weź się do roboty w swoim życiu. O tym tutaj powiedział Jezus. Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i robi z nich użytek. Jeżeli olałeś modlitwę, jeżeli olałeś słuchanie Świętego Ducha, jeżeli olałeś posłuszeństwo prawdom Bożym, masz dzisiaj tego rezultat. I twoje życie jest słabe, bo twój fundament jest słaby. Bo fundament buduje się właśnie w taki sposób. Modlitwą, słuchaniem Świętego Ducha, posłuszeństwem prawdzie Bożej. To są trzy elementy, niezbędne elementy do budowania tego fundamentu. Twoje życie wygląda, jak wygląda z uwagi na to, że to zaniedbałeś. Czyli czytaj ten punkt pierwszy, olałeś, bo ci się nie chciało. I kiedy ktoś na przykład spędzał ten czas na modlitwę, to oglądałeś Netflixa. Nie mówię, że coś mam do Netflixa, absolutnie nie. Chodzi po prostu w ogóle o to, w co zainwestowałeś swój czas. Ktoś w tym momencie zgłębiał prawdę Boże i zaczął je praktykować w swoim życiu, ty to olałeś. Nie możesz mieć do nikogo dzisiaj pretensji o to. Do pastora, do lidera. Z uwagi na decyzje, albo twoje też zaniedbania, których się dopuściłeś, masz dzisiaj taki stan, w jakim jesteś.
Ja bardzo często do was o tym mówię. Ja mówię, że odpowiedzialność leży po waszej stronie. Macie tak, jak zbudowaliście swoje życie do tej pory. I wiecie, kiedy się już wszystko sypie, nie, i wszystko się wali, to to już jest trochę za późno na to, żeby w tym momencie teraz budować. Wiecie, trochę słabo, kiedy na przykład już jest wojna, żeby teraz dopiero budować, planować budowę na przykład schronów. Albo że uruchomić jakąś tam fabrykę, powiedzmy, amunicji, nie? Już jest wróg. Trochę za późno. Kryzys to jest trochę za późno już. Ja wiem, że tak ludzie robią. Bardzo często tak ludzie robią, że kiedy już przychodzi ten kryzys i się już pali tam pod pupcią wszystko, to dopiero wtedy jest ten moment ratuj, i teraz dopiero wszelkie działania wstawienicze, modlitewne, nie wiadomo jakie. Trochę za późno. Kryzys obnaża ci twój stan. Na co dzień masz budować ten fundament, bo nie zalewa się go w jeden dzień. Niektóre elementy bardzo długo się zalewa. Wymagają bardzo dużo zaangażowania i pracy, i determinacji po twojej stronie. Bo istnieje taka tendencja, że się już nie chce, że się chce odpuścić, bo to długo trwa. Ale warto jest w to zainwestować. No i co zrobić, kiedy już mi się pali? Kiedy już jestem w tym miejscu kryzysu? I w ogóle chwieje się w środku, nie? Drży we mnie wszystko w środku. Co mam zrobić? W pierwszej kolejności musisz zadziałać doraźnie. W tym obszarze życia, który ci się pali. Tam musisz wprowadzić Bożą prawdę, Boże wytyczne, zrobić odpowiednie ruchy w prawdzie, w wierze. Nie masz wyjścia. Ale to jest działanie doraźne. Ja zawsze mówię w ten sposób. Gaś te pożary, ale działaj dwutorowo. Na krótkim odcinku gaś pożary, ale jednocześnie cały czas, długofalowo buduj kolejne elementy przez swoje życie modlitewne, poprzez to, że jesteś posłuszny tej prawdzie, że bierzesz tą prawdę Bożą do swojego życia, do tego konkretnego obszaru, który zrewidowałeś i widzisz, że jest słaby. Bo to wymaga czasu i to wymaga pracy. Bo te fundamenty się zalewa co jakiś czas. W jeden dzień tego nie zbudujesz. I też właśnie ważna rzecz, aby nie działać w tym po łebkach. To, co powiedziałam wcześniej, że jest taka tendencja, żeby szybko, szybko, wszystko szybko. Ale kiedy widzisz na przykład, że rozwaliło ci się w temacie finansów, to jest taki bieżący nasz temat, nie? To pochyl się nad źródłem tego problemu. Dlaczego ciągle mam problemy finansowe? Co mi nie styka z tymi finansami? Gdzie leży przyczyna mojego problemu? Ja muszę się dodrapać, dokopać. Co jest korzeniem tego, że mam tak, jak mam? Jedną sprawą jest oczywiście to, że nie wiem, na szybko powiedzmy sobie znajdujesz pracę, nie? Ale jeżeli nie dodrapiesz się do problemu, który wraca i wraca, a sami widzicie i wiecie o tym, że są u niektórych z was takie tematy, które się pojawiają notorycznie. Wychodzicie z tego miejsca i za chwilę jest zawrotka znowu. Wychodzicie i znowu. To oznacza, że tylko został zaleczony ten problem, ale nie wyleczony. Nie doszliście do miejsca źródła. A może trzeba się nad tym pochylić i zobaczyć, że okej, mam tak jak mam z finansami, z uwagi na przykład na to, co się wydarzyło u mnie w domu, czy ja muszę w ogóle od tego miejsca zacząć budować prawdą Bożą moje życie. To trochę tak samo jak z chorobą. Wielokrotnie jest tak, że się zalecza chorobę, a nie leczy się przyczyny tej choroby. Kaszel na przykład, nie? Ktoś ma kaszel, jest syrop na kaszel. To jest tylko zaleczanie, ale nie wyeliminowanie tego, co doprowadziło do kaszlu. Jest bardzo dużo półśrodków, których też chrześcijanie korzystają na takiej samej zasadzie. Pochyl się nad źródłem problemu. Zrewiduj, co cię do tego miejsca doprowadziło, dlaczego akurat w tym miejscu jesteś. Szczególnie, jeżeli ci się powiela ten problem. To znaczy, że to ma jakąś swoją przyczynę i ona dziś jest głęboko. Trzeba dostać się do tego korzenia i od tego korzenia to wyrywać. Bo inaczej to cały czas będzie funkcjonowało w twoim życiu. Trzeba tam głęboko w tą prawdę Bożą zastosować. To jest to miejsce, które jest olane. Dlatego masz tak, jak masz. Nie ma innej opcji. Rzeczy się powtarzają, bo problem nie został usunięty. Wychodzicie po modlitwę o te same sprawy. Problem nie został wyeliminowany. W praktyce wiecie, jak powinno być? Raz wyszedłem w tej sprawie. Dlaczego wychodzę drugi, piąty, dziesiąty raz? Zaleczam problem, ale nie eliminuję problemu.
Nie dodrapałem się. Zalałem tylko popękaną ścianę na szybko, ale nie dobudowałem fundamentu. Drży mi się, wszystko chwieje. Położę na mnie ręce. Pastor, przestanie mi się chwiać na chwilę. Do kolejnej sytuacji trudnej, która znowu przyjdzie za tydzień. I znowu będzie to samo. I znowu wyjdę po modlitwę. Słuchajcie, to jest nasz stan. Mówię rzeczy prawdziwe z życia wzięte. To jest z mojego własnego życia. To nie jest tak na zasadzie, że ja mam tutaj coś do kogoś. Ja sama w takich miejscach byłam. Ale dzisiaj rozumiem, że to właśnie chodzi o ten fundament. Najbardziej zaniedbywany i nielubiany przez chrześcijan. Są o wiele ciekawsze tematy. Na przykład takie popularne teraz. Wizytacje anielskie. O, wizytacje anielskie, to jest dobry temat. A ja jeszcze człowiek perspektywy proroczej, abym tu mogła wam pogadać. Ale ja tego nie zrobię. Bo potrzebujemy mieć silny fundament. Bo jako ortodoks, a takiego Boga poznałam, ortodoksa, to ja rozumiem etapy rozwoju chrześcijanina i rozumiem, że na początku jest fundament do zbudowania, a każde kolejne klocki budują się na tych wcześniejszych etapach, na tych wcześniejszych poziomach. I jeżeli człowiek dzisiaj nie umie ogarnąć swego życia, boi się, że straci zbawienie, nie wie, jak zrobić pieniędzy, ja z taką osobą nie będę rozmawiać o wizytacjach anielskich. Bo ta osoba jest w takim stanie, że ona i tak tego nie przyjmie, nie zastosuje. Ona potrzebuje dzisiaj podstaw. Ona potrzebuje być stabilna na poziomie podstawy. Pewna wiedza zaawansowana, nazwijmy to w ten sposób, jest dla ludzi, którzy mają prawidłowo pobudowane fundamenty. Zobaczcie, co robi Kościół szeroko pojęty. Ich to nie obchodzi. Kościoła to nie obchodzi. Tu budujesz kawałek fundamentu, tu kawałek ściany, kawałek dachu. Miks wszystkiego. Dlatego ludzie są w takich stanach, w jakich są. Ale my budujmy według wzorca Bożego. Od podstaw, od fundamentów. Element po elemencie. Z jednego wynika drugi. Jak będę mieć prawidłowo postawiony fundament, to będę mógł budować ścianę mojego poznania i będę w końcu mógł dojść do tego miejsca, też tego dachu. Wszystko ma swoją kolejność. Wszystko, jedno wynika z drugiego. Nie ma rzeczy bez przyczyny. I nie ma rzeczy bez skutku. A skąd mam wiedzieć, jak długo mam budować ten element? Bo to kolejne pytanie może się pojawić, nie? Skąd mam wiedzieć? Bardzo prosta rzecz. Jeżeli już w tym obszarze życia nie chwiejesz się, nie drży twoja dusza, nie boisz się, nie masz wątpliwości co do prawdy Bożej, stoisz w tej prawdzie, choćby jak to mówią, powiem to, choćby skały srały, to ty po prostu stoisz i po prostu jesteś pewny tego, że Bóg tak powiedział, mimo okoliczności, mimo sytuacji trudnych, to znaczy, że ten element jest zbudowany. Jeżeli tam nie drży twoja dusza, jeżeli nie masz tam wątpliwości, to znaczy, że to już jest na tyle stabilne i silne na tym etapie poznania i rozwoju, na którym jesteś. Do tego jeszcze tam dwa słowa za chwilkę powiem. Ale na tym etapie, na którym jesteś, to jest wystarczające. Jesteś już tym stabilny. Wiem, że Bóg mnie nie odrzuci. Amen. Jeżeli mam to zbudowane, nie będę potrzebował do tego wracać. Pójdę tam, gdzie drży moja dusza. Drży o pieniądze, drży o małżeństwo, drży o dzieci. Tam pójdę. Więc to, czy masz te drżenie w środku, ja to tak nazywam roboczo, czy masz tą chwiejność? Jeżeli tak, jest to dla ciebie informacja, działamy dalej. Walę dalej tą prawdą. Nie boję się, nie lękam. Nie boję się, nie lękam. Co robię? Wyznaję i robię kroki wiary. Aż w końcu co? Nie boję się, nie lękam. Ale jeżeli boję się i lękam, to nie przestaję ogłaszać tego nad sobą i nie przestaję robić kroki. Bo ja potrzebuję, żeby to było silne i pewne w moim życiu. Życie mi pokaże. Przyjdzie egzamin z życia i pokaże mi mój stan. Jeżeli mi wtedy wyjdzie, że pomimo jednej, drugiej, piątej sytuacji jestem w środku, pewny Bożego Słowa, pewny tego, kim jestem, pewny tego, co prezentuję. Nic we mnie nie zadrżało, mimo tego wszystkiego, co się kłębiło wokół. Halleluja! Ale jeżeli jest cokolwiek do roboty, biorę się za to. Nie zajmuję się innymi rzeczami, które dzisiaj mi, które są wokół. Też mamy taką tendencję bardzo często przeskakiwania z tematu na temat. Ja też chcę was prosić, żebyście byli konsekwentni. Jeżeli bierzecie się za jakąś budowę w swoim życiu, jeżeli bierzecie się za jakiś etap, za jakiś obszar i tam zaczynacie wprowadzać prawdę Bożą, to zróbcie to do końca. Bo jest taka tendencja, rozgrzebie 15 budów, 15 obszarów, ale każdy leży. Zrób jedną rzecz od początku do końca. Niech będzie silna i stabilna i weź się za pracę, za inny obszar.
Masz zbudowane finanse? Świetnie. Zbuduj małżeństwo. Masz zbudowane małżeństwo? Świetnie. Zbuduj coś innego. Zrób to w ten sposób. Bo inaczej nie ogarniesz w końcu kuwety. Co, gdzie i jak. I wszystko ci się będzie drżało. Wszystko ci będzie drżało w życiu. Przyjdą kryzysy i wszystko ci będzie drżało. Nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żebyś był stabilny. To, co się chwieje, to jest do budowy. Wystarczy, że przyłożysz pion prawdy, będziesz widział, w jakim jesteś miejscu. Przyłóż pion prawdy Bożej i zobacz, jak wygląda ta dziedzina z perspektywy prawdy Bożej. Czy jest równo, czy nie jest równo. Jak jest w pionie, super. Jak nie, do poprawki. Proste rzeczy. W ten sposób prosto się wykorzystuje Bożą prawdę. Praca nad fundamentem jest procesem. I wiecie co? Ja nie wierzę w coś takiego. To jest moje osobiste zdanie. Że można zbudować fundament raz, a dobrze na zawsze. Nie wierzę w to. Bo gdyby tak było, że ludzie się rodzą na nowo, czytają Biblię i wszystko już ogarniają na samym początku, to by nie byli w takim stanie, w jakim są. Nie przychodziliby tych dylematów, problemów, kłopotów, które dotykają ich życie. Fundament buduje się etapami i jest to proces rozłożony na twoje życie. Pierwsza sprawa jest taka, z uwagi na to, że twoja dusza jest niedoskonała, więc cały czas są gdzieś jakieś miejsca do poprawki. Z czasem oczywiście to będą już bardziej kosmetyczne rzeczy, ale one są. A druga sprawa jest taka, że twoje życie nieustannie się rozwija, jest w ruchu. Poszerzasz się o nowe dziedziny życia, o nowe doświadczenia, o nowe przygody. Więc ten fundament, on też ma się poszerzać wraz z tobą. On ma być coraz silniejszy, coraz głębszy. Tak jak powiedziałam wcześniej, jak masz chatkę małą z drewna, to nie musisz mieć silnego fundamentu, ale jeżeli chcesz mieć potężne życie, wielowymiarowe, które dotyka wielu obszarów, to potrzebujesz mieć silniejszy fundament, bo inaczej to ci się wszystko zawali, nie wytrzymasz tego. Jak jesteś w miejscu wegetacji, to w miejscu wegetacji nie potrzebujesz mocnego fundamentu, ale jeżeli chcesz wbiec w to życie i pełnymi garściami z niego brać, przez wiarę, wiecie, w ogóle w odwadze, tu, uwaga bunda, musisz mieć silny fundament, inaczej nie ma bata. Jaki fundament, takie docelowo będzie twoje życie, nie na odwrót. Zainwestuj w fundament. To jest najważniejsza rzecz. Cały czas o tym powtarzam, bo chcę, żeby to nam się wbiło w nasze głowy. Tak jak powiedziałam, oglądaj się w tych kryzysach. Jak reagujesz? Bo to są cenne informacje na temat tego, ile już pojąłeś z prawdy Bożej, ile już przyswoiłeś z tej prawdy Bożej, ile już spraktykowałeś. To wszystko służy na twoją korzyść. Pomaga ci rozpoznać to, w jakim jesteś aktualnie miejscu. I każdy z nas, słuchajcie, coś buduje. Każdy z nas coś buduje. Ale budujemy na różnych głębokościach i z różnych materiałów. Bo tak jak powiedziałam wcześniej, jeden się dogryzie do tej skały, do tej prawdy Bożej, na tym zbuduje swoje życie, czyli na prawdzie Bożej. Ale drugi oleje temat i nie będzie chciał się tam dokopać bardzo głęboko. Więc zbuduje swoje życie na czym? No właśnie, na swoich starych przekonaniach, na starych tokach myślowych, na tradycji, na kulturze, na swoich doświadczeniach, na swoich emocjach. To też jest jakaś podstawa jego życia, bo wiecie, czym budujemy nasze życie? Myślą. To myśl kreuje tą rzeczywistość. Na czymś sobie to życie człowiek zbuduje. Tylko tu chodzi nam o to, żebyśmy zbudowali prawidłowo. Bo jeżeli on jest, to życie będzie zbudowane na lichym fundamencie, nie na prawdzie Bożej, to nam to runie. Ponieważ tylko fundament Bożej prawdy jest wieczny. I tylko to, co zbudujesz na prawdzie Bożej, będzie wieczne. I to przetrwa okoliczności i sytuacje. Ale to, co zbudujesz na tym lichym materiale, swojej własnej duszy, to ci padnie przy pierwszej lepszej okazji. To nie wytrzyma naprężenia, nie wytrzyma napięcia, które będzie miało miejsce w twoim życiu. Napięć zewnętrznych, czyli tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, i napięć wewnętrznych. Nie ma takiej możliwości. Każdy z nas na czymś buduje. Tylko chodzi o to, żebyście zrewidowali, na czym budujecie swoje życie. Czy to jest prawda Boża? Bo wszystko inne, jeżeli na czymkolwiek innym to zbudujecie, to wam runie, to padnie. To się nie utrzyma, ponieważ to jest materiał słaby, ziemski. On nie wytrzyma. Czym dalej będziecie iść w życie, tym silniejszego potrzebujecie fundamentu. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, żeby się dalej rozwijać, jest potrzeba, abyście rewidowali swoje własne życie. Drży mi jakaś dziedzina,
dokładam prawdy Bożej. Idę w to. Rozwijam moje życie modlitewne. Działam. Nie jestem w tym bierny, bo to chodzi o moje życie, aby ono było szczęśliwe, aby ono było pełne zwycięstwa, sukcesu. Po prostu. Zobaczcie, jakie to ma przełożenie. Każdy z nas na czymś buduje, ale też z różnych materiałów. I o tym mówi też 1 Koryntian 3, od 10 do 15. Ja tego nie będę już czytała, ale chcę wam tylko o tym powiedzieć, że możesz wybrać różne materiały. Tam jest mowa o dwóch rodzajach materiałów, z którego budujesz swoje własne życie. Materiały szlachetne, złoto, srebro i drogie kamienie, albo materiały liche, drewno, słoma i siano. Pierwsze materiały są szlachetne. Wiecie, o co chodzi z materiałem szlachetnym? Ostatnio usłyszałam bardzo fajną rzecz, jeżeli chodzi o złoto. Dlaczego złoto jest uważane za materiał, za metal szlachetny? Dlatego, że złoto nie reaguje z każdym innym pierwiastkiem, z każdym innym metalem. Szlachetne. Ekskluzywne. Trudno dostępne, nie reagujące ze wszystkim. Za to płaci się cenę. Możesz zbudować swoje życie byle jak i z byle jakich materiałów, czysto ludzkich. Ale możesz też poświęcić swoje życie na to, aby zbudować fundament swojego życia na prawdzie Bożej, wykorzystując te drogie materiały, złoto, uświęcenie, czyli co? Przemiana myślenia prawdą Bożą. Srebro, zbawienie, między innymi co? Pokuta. Korzystanie z wszelkiego rodzaju zbawienia, wszelkich tych aspektów zbawienia. Drogie kamienie. Głębia twojego życia modlitewnego, gdzie dokopujesz się do tych perełek, do tych rzeczy rzadkich, głębokich, objawień twojego życia z Bogiem. Co jest cenne, co nie jest dostępne dla wszystkich. Z tego możesz zbudować swoje życie. Ale możesz też wybrać te elementy liche, pospolite. Tylko o czym jest tam dalej mowa? O tym, że przychodzi sąd Boży w postaci ognia i wszystko będzie tym ogniem przejechane. Każdy element twojego życia. I to wyjdzie ci wtedy w praniu, na czym postawiłeś to swoje życie i z jakiego elementu zbudowałeś. Jeżeli zbudowałeś z prawidłowego materiału, z tego szlachetnego materiału, to ogień tego nie strawi. Ale jeżeli zbudowałeś byle jak i z byle czego, to zostaniesz w pewnym sensie z niczym. Będziesz znowu goły i wesoły. Będziesz musiał zacząć od początku, wiedząc, że jesteś zbawiony. Ale będziesz musiał rozpocząć raz jeszcze pracę nad swoim życiem. Bo ci nie wytrzyma różne naprężenia, które przychodzicie. Już jesteście w takich miejscach, że to jest takie naprężenie, że jesteście o krok od pęknięcia. Są takie osoby nawet wśród nas. Jesteście krok od pęknięcia. Nie wytrzymacie dalszych naporów życia. Będzie się działo jeszcze więcej w tym zespole. Jeszcze pójdziemy dalej. Będziemy jeszcze głośniejsi, bardziej kontrowersyjni. Bardzo dużo rzeczy przed nami ze słabym fundamentem pęknie jedno życie. Nie wytrzymamy. I powiem takie coś. Bo to się dzieje obecnie. Słuchajcie, jak tutaj się przygotowywałam do tego takiego krótkiego poselstwa, bo chyba dużo do was nie gadam niedługo. Nie wiem, ile właściwie. Tak, z 2 godziny już gadam do was. Jakaś inna tam przestrzeń czasowa w ogóle. Ale słuchajcie, jak się przygotowywałam do tego nauczania, takiego poselstwa, to wiecie co, tak sobie pomyślałam o krzywej wieży w Pizie. Ja nigdy nie studiowałam tego tematu, tej wieży. Tak sobie zaczęłam czytać w ogóle, o co chodzi, nie? I słuchajcie, w ogóle to jest informacja prorocza dla nas, ta krzywa wieża w Pizie. Krzywą wieżę budowali prawie 200 lat, dokładnie 199. Etapami. Był jakiś etap budowy, później była długa przerwa, później znowu był jakiś etap. I już po pierwszym etapie budowy, kiedy już coś tam zaczęli budować, wyszło im, że budują krzywo. A co zrobili? Dobudowali do końca. Wiele osób jest w takim miejscu. Widzisz krzywiznę. Dalej budujesz. Po co? Żeby zrównoważyć tą wieżę, w latach 90. dołożyli takie bloczki ołowiane, ponad 800 ton, jeśli dobrze pamiętam. Żeby zrównoważyć to odchylenie 5 stopni, nie, które teraz jest, czyli 4 metry jest różnica między najwyższym piętrem a najniższym. Taka jest różnica w tym pionie.
jeżeli chodzi o to odchylenie. Mnie to rozwaliło. Wiecie, czego symbolem jest ołów? Ja to wszystko sprawdziłam. Ołów. Ostateczny wyznacznik prawidłowości. Pion prawdy. Jesteś w miejscu, gdzie zbudowałeś coś krzywo. Potrzebujesz zrewidować tą przestrzeń swojego życia prawdą Bożą. Sprawdzić, w jakim jesteś miejscu. Albo wypionujesz to prawdą Bożą, bo tylko ona ma tą siłę, aby te wszystkie wykrzywienia wyprostować w twoim życiu. Albo również, gdyby zabrali te bloczki, jakby zabrali tą podporę, by się rozwaliło. Ona stoi, jak stoi, z uwagi na to, że jest ta podpora. To tylko prawda Boża cię trzyma przed tym, żebyś się nie rozwalił w życiu. Tylko to jest czymś stabilnym, to jest wieczne. To powoduje, że twoje życie jest stabilne, nic innego. A jest jeszcze jedna ciekawa historia. Wiecie, na czym oni zbudowali w ogóle tą wieżę? Na jakim gruncie? Glinianym. Glina czego jest symbolem? Psychofizyczności. Nie dogryźli się do tego fundamentu. Nie zbudowali tego na skalę i ten grunt się cały czas osuwa z roku na rok. I w związku z tym, że to się tam wszystko ślizga, to odchylenie jest coraz większe. Jest niebezpieczeństwo, że to się zawali. I tak wygląda życie wielu z nas dziś. Podbudowałeś swoje życie nie na fundamencie chrystusowym, tylko na swoich własnych przekonaniach, starych tokach myślowych, tak jak wspomniałam, na tym, co się wydarzyło w twoim życiu, na twoich doświadczeniach. Uznałeś, że to jest wystarczające i to jest silne. I to wytrzyma napór życia. Nie wytrzyma. Będzie ci wykrzywiało. Będzie ci wykrzywiało. Będziesz już widział krzywo. Będziesz reagował krzywo i będziesz działał krzywo. Tylko prawda Boża jest w stanie cię wypionować. I tylko ona jest w stanie cię zabezpieczyć przed tym, żeby twoje życie nie runęło. W innym przypadku rozwali ci się. I musi się w pewnym sensie też rozwalić wszystko to, co nie jest zbudowane na prawidłowym fundamencie. Nie wytrzyma to naporu życia. Będziemy coraz więcej słyszeć o problemach finansowych, o wojnach, o kataklizmach. W takich czasach żyjemy. Nie będziemy mieli zbyt dużo ciekawych, takich fajnych informacji. Raczej wręcz przeciwnie. Nie zbudujesz fundamentu, przestraszysz się tych wiadomości, które usłyszysz w radio czy w telewizji. Co było ze Srowidem? Kościoły się przestraszyły. Czego to jest dowodem? Problem, to jest dowód tego, że jest problem z fundamentem. Po prostu. Więc na sam koniec. To, co powinniście z tego zapamiętać, może inaczej, chciałbym was prosić, żebyście wzięli to słowo i to zapamiętali. Trzy najważniejsze elementy fundamentu, w które warto zainwestować i które warto też rewidować, jak one wyglądają w waszym życiu. Budulcem jest prawda Boża. Punktem wyjścia jest Chrystus. Patrz, na jakiej głębokości budujesz. Głębokość, tu jest mowa o modlitwie. Rewiduj, na jakim jesteś poziomie, jeżeli chodzi o twoje życie modlitewne i inwestuj w życie modlitewne. Dokop się do tej głębi. I trzeci element, który zapewnia stabilizację i siłę, to wiara. Więc bierz Boże Słowo, obracaj w swojej modlitwie, rób kroki wiary. W ten sposób będziesz prawidłowo budował. Te trzy elementy są niezbędne. Więc po co mi fundament? Po to, aby moje życie było stabilne, szczęśliwe, zwycięskie, mocne, bez względu na to, jakie wokół są okoliczności i sytuacje. Amen. Czy rozumiemy, po co nam jest fundament teraz? Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości? Po co to wszystko, cały ten zachód, cała ta praca, inwestycja? Rozumiemy to? To nam zapewni stabilne i szczęśliwe życie. Bo to, co zwycięża ten świat, to wiara nasza. Amen? Amen.